dietą Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. To przecież felieton. No. To co byś zrobił? No tak patrzysz na niego i widzisz, że chce to powiedzieć. No właśnie, a to wygadacie. Nasza polityka wreszcie zaczyna się cywilizować, nie wiem czy zauważyliśmy, powoli, bo powoli, ale jednak w Sejmie niby jeszcze trwają tam przepykanki, kąśliwe obszczekiwanki, głośne ujadanki, uszczypliwe podsrywanki, jędzowate obsrywanki, czyli no trwa normalna poselska robota, ale już w półnowej Krajowej Radzie Sądownictwa zauważyć można takie wytworne wymiany uprzejmości. Drogę tę zapoczątkowała pani posłani Kamila Gasiuk-Pichowicz i pan sędzia Maciej Nowacki, prawda? Zrównoważony pan Maciej i spokojna z natury pani Kamila dali upust uprzejmością. Podczas obrad KRS posłanik Gasiuk-Pichowicz z KO zatroszczyła się o wymiar godzinowy pracy sędziego Nowackiego, zwolennika PiS, martwiąc się, że jego udział w grupie hejterskiej uniemożliwia mu wykonywanie wyroków sądów. Sędzia Maciej zaprzeczył i zareagował równie uprzejmie, mówiąc do pani posłani: wcisnę ci to do gardła, dając tym wyraz troski o sposób żywienia pani Kamili, widocznie uważając, że jest za szczupła czy coś. Zauroczona taką troską pana Nowackiego, pani Gasiuk-Pichowicz wezwała policję, by ta jako organ skądinąd porządkowy podziwiała kulturę obojga, wzięła z pana sędziego i z pani posłani przykład i wdrażała taką uprzejmość w swoich szeregach oraz poza szeregami. Cieszymy się z tej kurtuazyjnej wymiany uprzejmości całym organizmem. Serce rośnie, wątroba się uśmiecha, nerki poklepują się wzajemnie po plecach, wszak dwie mamy. Grasica z uśmiechem spogląda na trzustkę, na taki przykład parlamentarnego, ocierającego się o kinder sztubę zachowania pani posłani i sędziego pana. Będąc wyrazicielem wszystkich pokoleń, zwracam się do polityków z wezwaniem: oby tak dalej. Kamila i Maciej, coś z tego będzie?